Maranata, szczęść Boże, dzień dobry, witam bardzo serdecznie Ciebie w kolejnym dniu Adwentu. Dziś zapraszam do refleksji nad tematem o bliskości Pana. A źródłem tego rozważania będzie fragment Pieśni nad Pieśniami. Sięgniemy więc dziś do Starego Testamentu. Serdecznie zapraszam. Księgi Pieśni nad Pieśniami. Głos mojego ukochanego, oto on, oto nadchodzi. Biegnie przez góry, skacze po pagórkach. Umiłowany mój, podobny do gazeli, do młodego jelenia. Oto stoi za naszym murem, patrzy przez okno, zagląda przez kraty. Miły mój odzywa się i mówi do mnie, powstań przyjaciółko, ma piękna ma i pójdź. Bo oto minęła już zima, deszcz ustał i przeszedł. Na ziemi widać już kwiaty, nadszedł czas przycinania drzew. I głosy nogarlicy już słychać w naszej krainie. Figowiec wydał zawiązki owoców i winne krzewy kwitnące już pachną. Powstań, przyjaciółko ma, piękna ma, pójdź. Gołąbko ma, ukryta w rozpadlinach skały, w szczelinach przepaści. Ukaż mi swą twarz, daj mi usłyszeć swój głos, bo słodki jest głos Twój i twarz pełna wdzięku. Pieśń nad Pieśniami to erotyk, w Starym Testamencie. To wspaniała pieśń o miłości między kobietą a mężczyzną. Ale już Żydzi interpretowali też to słowo jako obraz miłości Boga do ludu. W tą narrację wpisuje się też interpretacja chrześcijańska, że Pieśń nad Pieśniami to hymn o miłości Boga do Kościoła, do swojego umiłowanego ludu, ale także możemy odnieść to słowo, że to wspaniały tekst alegoryczny o miłości Boga do Ciebie, do mnie, do tego, który jest Bożym dzieckiem. Kiedy patrzymy w ten fragment, to jest drugi rozdział Pieśni nad Pieśniami, to niewątpliwie pierwsza myśl jest taka. W wierze chodzi o miłość. A tam, gdzie miłość, tam relacja. I to jest bardzo istotne, dlatego że jest tendencja w nas wszystkich, żeby sprowadzić wiarę do religijności, do obrzędów, do jakichś rytów tylko, czy do zewnętrznej jakiejś pobożności. A przecież chodzi o relacje, chodzi o miłość. Te wszystkie słowa, umiłowany mój, tak, czy słowa znowu oblubieńca, do oblubienicy, gołąbka ma, no, niesamowite słowo. Oczywiście to jest poezja religijna, w której wyraża się to, co jest istotne, czyli miłość, otwarcie, pragnienie siebie. Bóg pragnie Ciebie, Bóg pragnie mnie. Pytanie, czy my pragniemy Boga. Patrzę w to słowo i odkrywam to, w jaki sposób Bóg przychodzi do nas. On biegnie, tak? Znaczy, Jezus biegnie do Ciebie. Jezus chce się z Tobą spotkać. Stoi za naszym murem. My też budujemy jakieś mury, czy grzechu, czy mury naszej oziębłości duchowej, czy naszych przyzwyczajeń. A on stoi, on zagląda, patrzy przez okno, zagląda przez kraty. Odczuwam to słowo jako takie wezwanie, że Bóg mówi, chcę przyjść bliżej do Ciebie. Jezus chce pokonać moje osobiste różne ograniczenia. On zagląda i co? I mówi dobrze. Bóg mówi dobrze o Ciebie. Bóg mówi dobrze o Tobie. Bóg mówi dobrze do Ciebie. Bóg nie jest Bogiem potępiającym, Bogiem, który wyzywa. To jest Bóg, który mówi, że Cię kocha. Nawet kiedy wzywa Cię do nawrócenia, kiedy pokazuje Ci grzech, to wciąż mówi, że Cię kocha, że jesteś piękny, piękna, że pragnie szczęścia dla Ciebie. Jezus więc zaprasza też nas do tego, byśmy powstali, powstań przyjaciółko ma, i pójść, byśmy powstali z naszej rutyny, powstali z naszych przyzwyczajeń i poszli. Gdzie poszli? W stronę Jezusa, w
stronę żywego Jezusa, doświadczania mocy Jezusa. Pan też zaprasza nas. Ukaż mi swą twarz, daj mi usłyszeć swój głos. Tak sobie myślę, że często patrzymy na adorację, że to ja jestem przed Bogiem i teraz my jako wierni patrzymy na Jezusa. Ale przecież w adoracji, czy to Najświętszego Sakramentu, czy po prostu w modlitwie ciszy, gdy jesteśmy przed Bogiem, to On patrzy na mnie. Ja patrzę na Najświętszy Sakrament, a Jezus patrzy na mnie. Daj mi usłyszeć Twój głos. Znaczy, Bóg nas zaprasza, mów to, co czujesz, to, co jest w Tobie. Nie zakrywaj ust przede mną, bo tylko wtedy, kiedy patrzymy na siebie, tylko wtedy, kiedy mówimy do siebie, możliwa jest relacja i możliwa jest miłość. Jeśli więc chcesz doświadczać bliskości Boga, to co zrób? To wychodź w stronę Pana. To otwórz drzwi swojego życia i bądź szczery, szczera przed Bogiem. Ukazuj swą twarz. Daj słyszeć swój głos, bo Bóg chce Ciebie. Bóg chce relacji z Tobą. Bóg chce miłości. No, to mamy o czym rozważać i czego pragnąć. Dobrego dnia życzę Ci w świetle tego słowa. Cokolwiek będzie się dziś wydarzało w Tobie i wokół Ciebie, pamiętaj, jest Ten, który Cię umiłował, który jest Twoim Panem, przyjacielem i bratem. Jezus Chrystus żyjący. Z Bogiem.